tego serwera, tylko tych ludzi, którzy bez zastanowienia wydają pieniądze, bo deweloper tego programu magazynowego powiedziałby, że tak trzeba. Oni nie zapytali, czy nie ma jakiejś możliwości, żeby użyć na przykład Linux albo BSD albo czegokolwiek innego. To są takie ostre. Nie lubią tego darmowego oprogramowania, dlatego że jest darmowe. Słuchajcie, stać mnie, dlatego sobie kupię. Kosmicznie głupie podejście. A to wielu użytkowników będzie produktów pewnej firmy, nazwy ostatnio tak ma niestety. Nie mówię o Microsoftie. Wiesz co, Michał, to jest problem, problem polskiego języka, bo darmowe w Polsce ma negatywny wydźwięk, a free w angielskim ma pozytywny. Wiedziemy tego BOL. Jasne. Michale, ja tak patrzę wokół na naszą konferencję, ale widzicie błędy. Przeciętny człowiek uważa, że jak za coś nie zapłaci, to to jest bilecie. I jak się tłumaczy, że może coś być za darmo, czyli free, jak to za darmo, to jest tyle co warto. I w związku z tym, jak coś kosztuje, to wtedy dopiero ma jakąś wartość. Ale to, w wielu przypadkach jest tak, że już nie idzie przekonać. No jak to, co ty za darmo? To przecież nic nie ma. Ale to z kolei bierze się u nas troszkę z naleciałości z poprzedniego systemu też, gdzie jakość nie była postrzegana przez pryzmat, jakby to nazwać, wszystko co było robione, to było oczywiście tanie, ale jednocześnie też gówniane za przeproszeniem. Znaczy pan nawiązuje do tego, że jak w poprzednim systemie Rada Zakładowa dawała bilety za darmo, to nikt nie chodzi, bo były za darmo. Jak trzeba było zapłacić złotówkę, to już coś były warte i wtedy się szło. Właśnie tą złotówkę zainwestowało. Mniej więcej na tym. No tak, ale ten mechanizm to jest to. Ludzie po prostu uważają, że jak coś jest darmowe, to przepraszam z całym szacunkiem całego gremium, to jest gówno warte. Dokładnie. Taki jest powszechny odbiór. Jeśli komuś coś próbuje, zresztą już też parę razy robiliśmy takie testy, prawda? Tłumaczą, że coś jest dobre, ale nic nie kosztuje. To takie oczy były po prostu, że to jest niemożliwe i że trzeba zapłacić. Dlatego właśnie, no, ale to jest też właśnie problem. Ale my podchodzimy do tego z tej strony, że przykładowo robiąc masówkę typu Microsoft, tak? Dla kasy. Walą seryjnie coś, co jest po prostu no, praktycznie w tej chwili no, można powiedzieć ułomny w wielu przypadkach. A tutaj akurat do oprogramowania open source tworzą pasjonaci naprawdę dużą wiedzę. Znaczy ja się też spotkałem z takim podejściem, że firma woli kupić na przykład licencjonowane jakieś tam oprogramowanie na licencji komercyjnej, nawet jeżeli jest straszliwa ta licencja, gdzie ona tam po prostu zaciąga jakąś pętlę na szyi, oni wolą na to wydać kilka tysięcy złotych, bo oni szukają kosztów. Tak, wolę coś kupić tylko dlatego, że czemu mam dać urzędowi skarbowemu, skoro mogę sobie kupić na przykład Exchange serwer, tak lecąc to przykład. Tylko są dwie strony medalu, ja to może skontruję tą społeczność, bo moim zdaniem druga strona medalu bardzo istotna, to jest taka, że społeczności takie jak te, przez to, że jest wiele osób, o których Michał mówił, idą w ekstremum w drugą stronę. I jak bardzo ja się spotykam często, nawet wśród was, jak rozmawialiśmy tutaj z opiniami, że Windows jest złe, z opiniami, że bardzo popularna opinia, że Apple jest złe, bo jest drogie. Z którą ja się absolutnie nie zgadzam. Apple jest o wiele za drogie, ale nie jest złe. Nie jest złe, ale politykę firmy. Tak, ale dalej się pojawiają opinie od osób zaangażowanych w open source, że wszystko to jest drogie, albo wszystko, na czym stoją korporacje, jest złe. A tak naprawdę prawda leży jak zawsze gdzieś po środku. I jedno, co chciałem dodać, to jest to, że jak tłumaczycie ludziom, że ja lubię komuś, że coś jest za darmo, a on mówi, że za darmo jest złe. Teoretycznie użytkownika typu, nie wiem, wasza mama, klient, który ma restaurację, nie powinno interesować, czy system jest darmowy, czy płatny. Nie wiem, czy jego interesuje, na jakiej licencji ma system na telefonie komórkowym, on tego nie wie, nie? Ma licencja 47 stron, akceptuje, odpala i to leci, nie? Więc w ogóle można by pominąć z ludźmi temat... A czy oglądał South Parka w odcinku z Hegelem? No, można by pominąć z ludźmi temat tego, że to jest darmowe. Można to zamienić na dostępne, na ogólnodostępne, na społecznościowe. Na coś, co nie ma negatywnego wydźwięku. Człowiek się nie powinien interesować, w szczególności, że Polska jeszcze jest krajem pełnym piractwa, więc to też nie są przyzwyczajeni, że płacą za oprogramowanie. Po prostu pewne opcje należałoby prezentować jako lepsze, nieważne czy cena gra rolę. To jest moja opcja. Polecam wam na przykład obejrzeć film, o którym już dzisiaj wspominaliśmy, tam w kuluarach Revolution OS. To jest o Linuxie i wolnym oprogramowaniu. Tam się wypowiada Rysiu Stallman, tak, tam się Linux Torvalds wypowiada. I generalnie żałuję, że dzisiaj nie ma Rysia Dobrowskiego z nami, tak, z Microsoftu, bo no, myślę, że już parę razy wyprotestował tutaj.
nie tyle protestował, co Jurysiu zawsze ma bardzo ciekawe odpowiedzi, tak? Bo on stoi generalnie i po naszej stronie, i po stronie Microsoftu. Nie można to w ogóle stronami nazwać, bo to jest troszeczkę nie fair, tak? W obie strony, bo nie jesteśmy w opozycji, tak naprawdę. Istniejemy obok siebie, ale często pracownicy Microsoftu i innych dużych korporacji, bo tu nie chodzi tylko o Microsoft, często Oracle na tym jedzie, tak? Co ciekawe, to jest ich generalnie flaga, oni mówią, że tak, że wy płacicie nam grube pieniądze, ale wy macie u nas wsparcie, tak? Płacicie pieniądze za wsparcie, bo jak macie problem, to możecie do nas zadzwonić. A ciekawą tezę wygłosił właśnie Stallman w tym filmie Revolution OS, który polecam, bo on powiedział tak, owszem, płacimy wam, dostajemy wsparcie, ale mamy z tym wsparciem jeden problem, bo wy jesteście jedynym miejscem, do którego my możemy zadzwonić po to wsparcie albo napisać, jedyną firmą. A jak korzystam z rozwiązania open source czy free software, to kurde, ja mam jedną firmę, drugą, trzecią, czwartą, 350 i każda może dać mi wsparcie za mniejsze pieniądze niż u was, bardziej rozwojowo, bo są bardziej na czasie i bardziej szanują swojego klienta, dlatego że są mniejszymi firmami niż korporacje, to jaki ja mam profit z tego, że ja wam płacę grube pieniądze za wsparcie, a tutaj mam 300 firm, które mi dają wsparcie. Wiesz co, ale to ma... To jest prawdziwy kij, który ma prawdziwe dwa cholerne ostre końce. Bo ten, to o czym ty mówisz, na przykład w branży web developerów, to nie większość osób wie, to, że są małe firmy i to, że nie wiem, małe osoby robią tą pracę, to często powoduje więcej złego niż dobrego, bo połowa małych firm to są niewykształceni ludzie, którzy nie mają doświadczenia, żeby mieć kasę. I podejrzewam, że jeśli tak jest w branży, której nie znam, w branży Linuxa, czyli w waszej branży, że jeśli ludzie oferują, nie wiem, instalacje, wdrożenie w firmie darmowego oprogramowania, po czym robią gównianą robotę, no to już wykształca opinię. Znaczy tak, tylko że tutaj problem leży gdzie indziej. Czy ty, będąc klientem, tak, masz coś do zrobienia, chcesz komuś to zlecić, wybierzesz pierwszą, lepszą firmę, czy zrobisz jakiś research, tak? I poszukasz tego, który będzie może i mały, tak, weźmie niewiele, ale jego lista produktów i doświadczenie i to jest łatwe do zweryfikowania tak naprawdę w obecnych czasach, bo ten człowiek pewnie będzie się udzielał w wielu społecznościach i będzie go widać. To po części jest też twoja wina, że ty źle wybrałeś tego, kto ci przygotuje to, tak? Znaczy, to... I też mogę, przepraszam, że przerwam, ale możemy trochę odpuścić twoją pieszkę w ten sposób, bo faktycznie masz rację, że często się zdarza, że małe firmy to są niewykształceni ludzie, którzy odwalają manianę, bo jadą na głupocie klientów. Tej głupocie oczywiście nie obraźliwie, bo mówię o zasobie wiedzy. Dokładnie. Jest taka, że dzwoniłeś kiedyś do centrum obsługi Microsoftu. Ale nie, ja się wyraziłem do centrum pomocy. To jest zadziwiające, oni tam zatrudniają ludzi, którzy nie mają w ogóle pojęcia o tym, o czym mówią. Oni siedzą przed jakimś, no zakładam, nie wiem, klaserem czy czymś, który ma jakieś dodatki. No a mam taki i taki problem. Lecimy. Punkt pierwszy, czy komputer na pewno jest podłączony do prądu, nie? Mówię, jakbyś dziewczyna obok mnie siedziała, to byś przynajmniej słuchawką dostała. Wiesz, dla mnie jest przykład z Global Connect, naszą szczecińską firmą, gdzie ja, wiem, ja nie personalnie wiem, się pofatygowałem, żeby zapisali w karcie klienta. Klient zawsze jest ten, który router serwis zadzwoni. Nie? I faktycznie zadzwoniłem z tym, że mi internet nie działa i mnie nie spytali. Faktycznie to zadziałało. Miej notatkę. Klient zawsze jest ten, który router serwis zadzwoni. I to było. 90% klientów nie jest. Ale ja na przykład znam trochę ludzi z Microsoftu gdzieś tam wyżej, powyżej jakiegoś szczebelka i to są ludzie świetnie wykształceni, na najwyższym poziomie, oni wiedzą o czym mówią i wiedzą na przykład jak odbijać piłeczkę, nie od strony PR-owej czy marketingowej, tylko faktycznie rzeczowo rozmawiają o technologii. Ale zadziwiające jest to, że płacisz masę pieniędzy i tu na przykład biorę też Oracle i tak dalej, bo to się niczym nie różni, bo to są zewnętrzne firmy outsourcowane, ten helpdesk. I dzwonisz do kogoś... W ogóle inne podejście, tak? Ale za grube pieniądze, wsparcie, dzwonisz do kogoś, to nie wie, o czym ty mówisz. On ci pomoże, bo mam przygotowany zestaw odpowiedzi, a on ci tak naprawdę nie pomoże. Oracle to też inaczej wygląda, bo po pierwsze pomoc masz dodatkowo płatną, czyli kupujesz sobie tą bazę na poziomie zmęczenia i dokupujesz do tego dostęp do tak zwanego metalinka, gdzie masz dużo rzeczy już opisanych, wiele problemów rozwiązanych. Klienci możesz sobie sam zapłacić za to. Sam możesz. A jeżeli nie znajdziesz tego, to otwierasz po prostu ticketa. I jest naprawdę na wysokim poziomie jakiś support. Ale no to załóżmy, że dostajesz na tym, no bo Microsoft ma też swój knowledge base, nie? I tak dalej, ale płacisz za coś licencję grube pieniądze w takiej czy innej firmie, bo podejrzewam, że większość korporacji ma taki knowledge base. I generalnie
płacąc za wsparcie, dostajesz do dyspozycji narzędzie identyczne z tym, co daje ci jakakolwiek społeczność open source. Mówię ładnie udokumentowano, mówimy o ważnych projektach, a nie o jakichś tam... Ogólnie o herbie, zresztą pojawia się problem taki, którego pewnie większość z was się z tym spotkała, tak to się nie pojawiło, że bardzo często współpracując z klientami mamy do czynienia z ludźmi, dla których dalej w dzisiejszych czasach, w XXI wieku obsługa myszki i klawiatury jest problemem. Ja wam dam tutaj przykład. W mojej firmie zrobiliśmy wideo tutoriale do wszystkiego. Wideo tutoriale, jak dodać nowy post w WordPressie. Trwa 30 sekund i ja mówię, jak dodać nowy post w tutorialu. Co się okazuje, dla niektórych osób jest to kompletnie niezrozumiałe, co to jest ten wideo tutorial, co ja na tym filmie pokazuję. Oni nie rozumieją w ogóle, że na tym filmie to jest to, co oni sobie otworzą w karcie. Jakiej karcie? Nie? Co sobie otworzą? Co to jest link? Nie? Ludzie, nie wiem, są osoby, które maila sprawdzają tylko na telefonie w dzisiejszych czasach, w ogóle nie mają wpiętego na komputerze. Jest coraz więcej takich osób i po prostu wydaje mi się, że Microsoft zatrudnił debili do obsługi debili w dużej mierze i z otwartym oprogramowaniem pojawia się problem, bo... To nie jest tak. Panowie, to nie jest tak. Ludzie, którzy pracują w call center, bo to są centra, które posługują się, obsługują różne firmy, mają sprofilowane pytania, które mogą otrzymać od użytkowników. Ja mówię o przeciętnym użytkowniku. Inaczej są profilowane pytania pod profil Niemca, inaczej pod profil Polaka, inaczej pod profil innej nacji, co się wiąże z wieloma cechami, które są przygotowane w formie procedur wprowadzanych. I ten człowiek, który zadaje pytanie, jak powiedział pan Michał, czy ten komputer jest podłączony do prądu, to on ma wpisane, że on ma takie pytanie zadać, bo on z tego jest rozliczany. On nie musi zadać. On nie musi zadać. Bo jeżeli on tego pytania nie zada, to z punktu widzenia osoby, która jest jak gdyby takim jego opiekunem, a jednocześnie lokatem nazwijmy, który po prostu ocenia jego pracę, on może mu zarzucić, że on nie wywiązuje się z obowiązku. Więc jak ja siedzę i powiedzmy, moja wiedza komputerowa jest żadna, ale ja jakiś wycinek mały pod tytułem jak zrobić myszką to czy tamto umiem, ja jestem łączony z panem na przykład, to pierwsze pytanie, muszę pana traktować z pełnym szacunkiem dla osoby, bo kompletnego debila, który siedzi przed czymś i w ogóle nie wie co robić. Muszę być do pana super grzeczny, bo ja mam to wpisane. I pierwsze pytanie to muszę panu zadać, czy urządzenie jest podłączone do prądu? Drugie pytanie, czy wtyczka, która łączy pana urządzenie, na przykład modem z komputerem, jest wpięta we właściwe gniazdo? I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. To nie jest tak, że on, jak już on wyczuje, że pan jest osobą, no kumatą, jak to się mówi, to wtedy zaczyna się inna rozmowa. Ludzie, którzy pracują w call center i którzy mają duże doświadczenie już po kilku latach pracy, to mówią, że po pierwsze maksimum efektywności, kiedy sięgamy po pomoc w jakiejś infolinii, uzyskuje się tylko i wyłącznie wtedy, kiedy się odpowiada na zadawane przez nich pytania. Bo jak ja dzwonię, od razu mu ładuję, panie, to mi nie działa, to i to. I tak jest nieważne, bo on nie może mi odpowiedzieć na to pytanie, bo on musi lecieć po procedurze i on się zgubi w tym pewnym momencie. Więc ja muszę po prostu powiedzieć mu, panie, nie działa mi to i to, czy proszę panie, nie działa mi to i to, i odpowiadać szczegółowo na zadane pytanie. A tak jak powiedziałem, te pytania i sposób rozmowy jest dobrany do mentalności odbiorcy. Znałem taką panią, która obsługuje Niemców, Szwajcarów i Austriaków. Inny jest profil rozmowy z Niemcem, inny jest ze Szwajcarem. Dlaczego? Mimo, że to jest niemieckojęzyczny. Ale oni po numerach się orientują, jak mają rozmawiać. To się różni. A Polacy są podobno wyjątkowo cierpliwi, jeśli chodzi o tych, którzy dzwonią z jakimiś problemami. Więc to nie jest tak, że on po prostu tam siedzi idiota i tutaj traktuje nas jak idiotów. To jest ustalona procedura. Mało tego, jak nie realizuje tej procedury, to traci pracę. Przepraszam, bo taki trend, ale to z drugiej strony, bo... Nie, no, nie, właśnie o to chodzi. Przyjrzeć się pracę ludzi w call center i od tego czasu, jak się przyjrzałem pracę tych ludzi, to na